tutaj możemy zobaczyć siewkę odmiany SV3506CV. Siewka ma, sadzonka właściwie, ma około 5 dni, została przepikowana 5 dni temu. Można zobaczyć, jak bardzo ładnie zaczyna się wprowadzać korzeń. Tak samo jak w odmianie SV4097, odmiana posiada bardzo duże liścienie już od początku wzrostu. Powoduje to lepsze wykorzystanie światła przez młode sadzonki. Odmiana nadaje się na cały cykl uprawowy, czyli od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Ogórki 3506 uprawiam od 2 lat, a w ogóle uprawą ogórków zajmuję się od kilkunastu. Zdecydowałam się na tą uprawę dlatego, że daje bardzo ładny owoc, ciemny, bardzo równy. Można zobaczyć długość owocu, jest około 12 cm. Proszę zwrócić uwagę na krótkie międzywęźle, to jest poniżej 10 cm. Roślina została zgodnie z naszymi zaleceniami pozbawiona pierwszych zarządzków owoców. Spowodowało to lepsze wiązanie na wyższych węzłach. Tutaj można zwrócić uwagę, że roślina wytwarza pierwsze takie wiązki owoców. Na dojrzałej roślinie w późniejszym etapie będzie można zaobserwować pędy boczne samokończące. Tutaj możemy pokazać rozsady odmiany SV4097CV, wysianą 26 marca, przypikowana była 2 kwietnia. Rozsada jest bardzo wyrównana, można zwrócić uwagę na bardzo duże liścienie. Tak duże liścienie wpływają na lepsze wykorzystywanie światła przez młode rośliny i lepszy wzrost. Odmiana charakteryzuje się tym, że od początku młode siewki mają już bardzo silny system korzeniowy. Odmiana jest zalecana głównie na późniejsze nasadzenia, ze względu na to, że potrzebuje troszeczkę więcej światła w stosunku do naszych nowych odmian.